opłaty do bezorki i ta wojna i rolnicy nie mają pieniędzy, nie zanosi się, żebym w ogóle go sprzedał. Muszę znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Nieważne, napijmy się. Wasze zdrowie. Moich wszystkich widzów. Witajcie w drugim dniu mulczowania ugorów, czyli tych części pól, które są nieprzeznaczone do uprawy, odjęte z uprawy przez przepis Unii Europejskiej i musimy je raz w roku zmulczować. Dzisiaj mamy drugi dzień mulczowania, będzie jeszcze jeden, trzeci, bo na tych, wiecie, setkach hektarów, co mamy, to jest dużo właśnie takich małych poletek przy dużych polach, które po prostu są wyjęte i musimy je zmulczować. Tam widzicie, mamy kapcia na innym kole. I będziemy musieli naprawić. Felga jest rozkręcana jak w polskich grabiarkach, także sprawa jest prosta. To teraz rozkręcamy. Czyli grabiarkę. I zobaczymy, co jest z tą dętką. Urwałem wentyl. Po prostu w momencie, jak padła opona, ja po prostu tego nie widziałem. O, tu jeszcze jest dziura z boku. Także i tak dętka nie do uratowania. Nie wiem. Tu jest przeszczypana. Eksplodowała. Dobra, potrzebuję taką dętkę. 600x9. Gdzie taką dętkę dostać teraz? Trzeba jechać do Roskilde. Mam nową dętkę, ale to uszkodzenie jest tu tak duże, że się boję, że ją przyszczypię. Wsadzę kawałek tej obetnę i tutaj włożę. Bo nie mam dzisiaj nowej opony i nie mogę dostać jej dzisiaj. Mieliśmy zapasową dętkę, ale nie mamy opony. Widzicie, tu jest tak szczelona podłoże. Zaraz taki plaster po spód i tyle, no. Nic nie zrobię, muszę robotę skończyć, także dzisiaj jedziemy na takim, jak to mówią, busk mechanik. Dam nową dętkę, ale to długo nie pojedzie. Możliwe, że tutaj, widzicie, uderzyłem kamień, to było chyba tu z tej strony. Uderzyłem kamień i przeszczypało. I znowu przeszczepię, ale dałem tą nakładkę, może wytrwa dwa dni. Tak, musimy nową oponę kupić i tak. Ale dzisiaj może będzie można skończyć misję. Zobaczymy, ile wytrzyma. Czy tylko na pole dojazd? Wiecie, opona jest do wyrzucenia, także tutaj nie ma żadnego ryzyka. Żadnego ryzyka tu nie ma. Jedynie felgę będę mógł na kapciuszu uszkodzić bardziej. Pęknięcie jest. Dobra, smarujemy i jedziemy na pole.
Mr. Jack. Na razie trzyma, nie dotykać. Nie wiem jak u was, ale u mnie Red Bull już się chłodzi. I teraz przekładnie. Do orki super jest power shift, tak jak tu. Ale do takiego mulczowania to by się przydała tu Puma 200, tą co mamy z CVX-em, bo wtedy wiecie, zwalniam sobie tylko posuw ciągnika, nie? Obroty zostają te same. I sobie tylko nogą schodzę z posuwu i mam wtedy 4 km na godzinę, przejeżdżam przez dziurę czy przez ścieżkę technologiczną. Fajna sprawa, czy czasami trzeba zwolnić, bo jest gęstsza trawa. No CVX do mulczara jest lepszy, nie? Ale do orki znowu patrzy. Jeżeli się ze mną zgodzicie, to łapka w górę. Jeżeli nie, to w dół. Power shift. Powietrze wciąż jest, bo po prostu nawet jak stracę powietrze, to będę na nim jeździł. Jedynie co mogę zrobić, to uszkodzić bardziej felgę. Ale opona i tak jest do wyrzucenia. Zobaczymy, o której godzinie padnie. Przez labirynt Minotaura. Z drugiej strony bele ładuję, muszę tędy objechać. Fajne tereny tu są na bażanty. Też mamy tu hodowlę bażantów. Pochowały się teraz. To jest sekretne przejście do hodowli bażanta. Muszę tu drogę zrobić, ile się da. Mamy też łódź do pływania po jeziorze.
trzyma jeszcze. Kick the tire. Dobra, to mamy zrobione. Jedziemy na następny kawałek. Nagrodę za ukończenie tego kawałka. Świniaki w końcu macie. I teraz odpowiadam na pytanie, kiedy sklep ze świniakami. Najpierw muszę sprzedać pług, bo wszystkie środki mam zamrożone w pługu. Muszę chociaż odzyskać zainwestowaną kwotę. A na razie, wiecie, dopłaty do bezorki i ta wojna i rolnicy nie mają pieniędzy. Nie zanosi się, żebym w ogóle go sprzedał. Muszę znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Nieważne, napijmy się. Wasze zdrowie, moich wszystkich widzów. Red Bull też może być ze świniakami. Nie tylko fakt, że to jest. Najlepsze chipsy na świecie. Odpowiedź jest taka. Powiem wam szczerze, że już rozmawiałem z firmą, która produkuje je. I zrobiłem już negocjacje. Ale potrzebuję gotówki wyłożyć. A żeby wyłożyć gotówkę, muszę sprzedać pług. Mam tam dużo kasy zamrożonej. Nie wiem, jak teraz odzyskać pieniądze. Muszę wpaść na jakiś pomysł. Jak macie jakiś pomysł, to dajcie znać w komentarzach. Mam jeden pomysł w głowie. Ale to jest dobre, mówię wam. Nie ma lepszych chipsów. Dajcie w komentarzach znać, czy macie jakiś pomysł, co zrobić z Remkenem. Ja mam pomysł na literę P, ale dopiero powiem wam o tym, pomyślę. Dobra, jeszcze raz wasze zdrowie, lecę dalej. Drogę przejadę całą. We'll be right back.
opona wciąż trzyma. Mamy mission complete. Misja jest zakończona.